W dniach upadku, w dniach ruiny. Wcześniej zajmowałem się głównie Kościołem w jego pierwotnym stanie, takim jaki został ustanowiony przez Boga. Starałem się zbadać na podstawie Pisma Świętego, jaka jest jego istota i porządek oraz jak powinien funkcjonować zgodnie z zamysłem Boga przedstawionym w jego Słowie. Przyjrzałem się Kościołowi w jego charakterze uniwersalnym oraz w aspekcie lokalnym, zastanawiając się, co powinno cechować lokalny zbór, aby był zgromadzeniem według biblijnych zasad i był rzeczywiście miejscowym świadectwem powszechnego Kościoła, trwającym w społeczności z prawowiernymi Bożymi zborami na innych miejscach. Zauważyłem już, że chrześcijaństwo w przerażającej większości odeszło od tego prostego wzorca Kościoła, jaki pierwotnie ustanowił sam Bóg, oraz że chrześcijańskie wyznanie na ziemi, które obejmuje wszystkich, którzy zewnętrznie przyznają się do imienia Chrystusa, a zatem również martwych wyznawców, jest w stanie ogólnej ruiny, rozkładu i zaprzeczenia Bożego porządku. Teraz chciałbym zająć się prawdziwym Kościołem w tych właśnie dniach upadku, w tych właśnie dniach ruiny i wyśledzić ścieżkę, jaką Bóg wytyczył dla wierzącego pośród otaczającego go zrujnowanego Kościoła, pośród otaczających go zgliszczy i gruzów. Obecny stan Kościoła, napiętnowany rozłamami i odejściem od Słowa Bożego, przepowiedziany został w Nowym Testamencie i rozpoczął się już w dniach apostolskich. Ta zła kondycja jest nienaprawialna i będzie nieustannie pogłębiała się ku gorszemu aż do kulminacyjnego momentu, gdy Pan Jezus Chrystus zabierze z tej ziemi prawdziwych wierzących, to znaczy swą oblubienicę, a fałszywy Kościół zostanie wypluty z ust Pana. Pan Jezus wykona sprawiedliwy wyrok na fałszywym Kościele w związku z odstępstwem tego Kościoła, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza 25 od 10 do 12, Objawieniu 3, rozdział 16, werset, 18, rozdział od 1 do 10 wersetu, 19, rozdział od 11 do 21 wersetu. Słowo Boże nie daje Kościołowi żadnej nadziei, aby mógł łudzić się i wypatrywać na tej ziemi takiej chwili, gdy jego stan przypominać będzie dawne dni chwały, niewinności i nieskalania jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Wręcz przeciwnie. Wiemy, że nominalne chrześcijaństwo zakończy swe istnienie wielkim odstępstwem i bałwochwalstwem wielkiego Babilonu oraz przyjściem Antychrysta, o czym komunikuje nam Objawienie 17 rozdział i 2 Tesaloniczan 2 rozdział od 1 do 12 wersetu. Szczery chrześcijanin, któremu przyszło żyć w tych smutnych dniach ruiny i rozkładu, nie będzie zatem podejmował prób przywrócenia chrześcijaństwa do jego dawnego stanu, lecz raczej uzna z głębokim smutkiem i pokorą przed Bogiem ten niski i upokarzający duchowy stan ruiny, również w odniesieniu do prawdziwego Kościoła, którego my przecież wszyscy jako narodzeni na nowo jesteśmy członkami. Taki członek Kościoła z pomocą Pana Jezusa prowadzić będzie osobistą walkę, walkę o wiarę, świętości i w miłości. Pomocne do tego, żeby zrozumieć, jaki sposób podejścia jest właściwy, jest zawarta w drugim liście do Tymoteusza, rozdział 2, wskazówka. Niezależnie od tego, w jak głębokiej ruinie znajdowałby się Kościół, ci, którzy pragną podobać się Panu i kroczyć w posłuszeństwie wobec Jego słowa, nie muszą pogrążać się w zniechęceniu, w rozpaczy. Bóg, który dopuścił, aby nieporządek i stopniowy upadek Kościoła rozpoczęły się już w czasach apostolskich, udzielił nam także przez swoich apostołów licznych pouczeń niezbędnych do rozeznania jego drogi, jaką powinien kroczyć wierzący w dzisiejszych dniach upadku. Drugi list do Tesaloniczan,
drugi list do Tesaloniczan, także drugi list Piotra, wszystkie trzy listy Jana oraz list Judy udzielają nam pomocnych wskazówek co do postępowania w dniach zaniku prawdziwej wiary i odstępstwa chrześcijaństwa. Dodatkową pomoc na obecny czas znajdujemy również w drugim liście do Tymoteusza, który w szczególny sposób znajduje się w centrum tego zagadnienia, bo zajmuje się tematem upadku i ostatnich dni Kościoła. W liście tym dostrzegać możesz promienie Bożego światła rozświetlające gęstniejący mrok i dezorientację panującą w wyznawczym, wyznającym Kościele i wskazujące jego ścieżkę dla udręczonej duszy w dniach postępującej ruiny chrześcijaństwa. W pierwszym liście do Tymoteusza przedstawiony jest porządek rzeczy, jaki powinien dominować w Kościele. Znajdujemy tam cenne pouczenia dotyczące postępowania w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego. Drugi list do Tymoteusza konfrontuje nas, zderza nas z zaistniałym stanem, w którym wyraźnie widoczne były pierwsze symptomy zła i negacji Bożego porządku, wkraczające do Kościoła, wkradające się do wielkiego Domu Bożego. To jest obejmującego wszystkich wyznawców, nie tylko prawdziwych wierzących, ale każdego, kto wyznaje. Oraz pogłębiającą się w Kościele niemoc w radzeniu sobie z tymi niepokojącymi zjawiskami. W liście tym młody Tymoteusz otrzymuje niezbędne wskazówki, dzięki którym uczy się, jak postępować w obliczu takiego nieładu, pomieszania, zła i stopniowego odchodzenia od Słowa Bożego i jego niezłomnych i zawsze aktualnych zasad. Gdy apostoł Paweł pisał do Tymoteusza swój pierwszy list, Kościół był rzeczywiście domem Bożym, składającym się wyłącznie ze zrodzonych na nowo wierzących, z których każdy posiadał żywą relację z Bogiem. Do czasu napisania drugiego listu chrześcijaństwo zdążyło ulec smutnej deformacji, stając się wielkim domem zawierającym naczynia ku chwale oraz te ku niesławie. Dla szczerego wierzącego, który pragnął być naczyniem ku chwale, przydatnym dla mistrza i jego celów, koniecznością stało się oczyszczenie się przez zerwanie więzów i odseparowanie od naczyń ku niesławie. Takie oddzielenie apostoł zarządza w ostatnim napisanym przez siebie liście, adresowanym bezpośrednio do Tymoteusza. Temat chrześcijaństwa w obrazie wielkiego domu, wyposażonego w naczynia ku chwale i ku niesławie oraz wytyczonej przez Boga indywidualnej drogi dla tego, kto miłuje prawowierność i bogobojność, jest klarownie nakreślony w 2 Tymoteusza 2:19-26. List ten był ostatnim z 14 inspirowanych przez Ducha Świętego pism, które wyszły spod pióra Pawła. Ten ostatni sporządzony został na krótko przed jego męczeńską śmiercią. Przez tego szczególnego apostoła Bóg udzielił nam w tym liście, zwłaszcza zaś we wspomnianych wersetach, ostatnich instrukcji odnośnie do prawdy o Kościele i o zborowej społeczności. Fragment pisma, o którym mówię, posiada doniosłe znaczenie i wymaga od nas szczególnej uwagi i respektu. Wersety te udzielają nam Bożych wskazówek i prowadzenia na ścieżce, którą pojedynczy wierzący powinien podążać, kiedy w Kościele panuje nieporządek, ruina i odstępstwo.